tak wygląda po wyłączeniu. Jest całkowicie czarne wnętrze. Tak, żeby nie było zbytnio czarno, no to mamy zostawiony srebrną maskownicę z tym ringiem. Ten ring też nie jest taki idealnie okrągły, tylko jest dostosowany do kształtu lampy, czyli tutaj to lustro u dołu jest płaskie, z góry ta lampa też nie jest jakoś tam wypukła, tylko jest płaska, także ten kształt jest fajnie tak tutaj dobrany, że się komponuje raz, że z kształtem lampy, dwa, no z wyglądem auta. Tak to sobie wygląda. Jak jest odpalone, czyli mamy zapaloną soczewkę. Ta soczewka dwie funkcje pełni, czyli krótkie i długie mamy. Mamy ring, który jest dziennym i postojówką. No i tutaj jeszcze tą lampę wyposażyłem w LEDowy kierunkowskaz. Postaram się zademonstrować, jak ten kierunkowskaz działa, czyli mamy mocny moduł LEDowy, który świeci w każdym kierunku tak naprawdę. Dzięki temu ten kierunkowskaz jest świetnie widoczny. Z każdego punktu to światło jest naprawdę mocne. Dzięki temu można było zrobić tutaj czarne wnętrze. To lustro nie było potrzebne srebrne. Dzięki temu mamy większą powierzchnię czarnego w lampie. A jeśli chcemy, to ta żarówka może też świecić na biało jako postój, a po włączeniu kierunkowskazu białe światło gaśnie i zaczyna mrugać na pomarańczowo. Te mruganie dzięki temu, że jest na przewodzie zastosowany rezystor, bo wiadomo, LED dużo mniej prądu pobiera. Tutaj mamy rezystor, opornik, jak zwał, tak zwał. W każdym razie urządzenie, które uzupełnia ten pobór mocy między zwykłą żarówką a LEDem. Dzięki temu kierunkowskaz mruga normalnym tempem, a komputer żadnych błędów nie będzie wyświetlał.